Rzeczy, których dr Bright nie ma prawa robić w Fundacji SCP, część 5. Używanie podwójnych, potrójnych, poczwórnych, jakichkolwiek zaprzeczeń w celu otrzymania poświadczeń bezpieczeństwa będzie skutkować powtarzaniem przedszkola. Natychmiastową karą. Dr Bright nie ma prawa otwarać żadnych eksperymentów dzianych w programie telewizyjnym Pogromcy Mitów, używając jakichkolwiek SCP. Zwłaszcza jeśli można to zrobić lepiej. Bez względu na to, czy istnieje, czy nie, dr Bright na pewno nie cieszy się immunitetem dyplomatycznym jako lokalny konsul Islamskiej Republiki Wschodniej Samotraki. Dr Bright nie ma prawa podawać afrodyzjaków współpracownikom, nikomu, pod pozorem aplikowania preparatu amnezyjnego, jakiejkolwiek medycyny, pod żadnym pozorem lub z jakiejkolwiek przyczyny. Dr Bright nie ma prawa umieszczać SCP-278 w SCP-914, by nauczyć się, jak zrobić ich więcej. Dr Bright nie ma prawa dokonywać transferu, kopiować, ulepszać, przenosić SCP-079 na jakiekolwiek urządzenie do przechowywania danych o wysokiej wydajności. SCP-1156 nie jest królewskim wierzchowcem dr Brighta. Dr Bright nie ma prawa używać SCP-1543J, by wystrzeliwać SCP-1543J w siebie. Nawet jeśli dr Bright nosi opaskę na oku, nie ma prawa karać kogokolwiek przeciąganiem pod klinem. Nawet w Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat nie może być obchodzony w placówce. Każdy personel łamiący tę zasadę przespaceruje się po desce. Będzie surowo ukarany. Nie ma czegoś takiego jak Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Ninja i dr Bright nie ma prawa go tworzyć. Wprowadzanie SCP-682 do SCP-002 tylko po to, by zobaczyć, co się stanie, nie jest zalecane. Nawet o tym nie myśl. Powiedziałam, przestań o tym myśleć! Dr. Bright nie ma już prawa przesłuchiwać nowych pracowników. Nawet... zwłaszcza, jeśli zapytają o niego. Dr. Bright to nie Kenny. Prosimy również badaczy i doktora Brighta, by przestali jego, siebie, tak nazywać. Dr. Bright nie ma prawa grać w ruletkę SCP z SCP-173, włącznikiem światła i kombinacją pracowników klasy D z nowym personelem. Dr. Bright nie może pytać SCP-738, czego byś chciał w zamian za nierobienie z nim żadnej umowy. Dr. Bright pracuje dla Fundacji SCP, nie dla Fundacji Terminus. Nie posiada stopnia naukowego w psychohistorii. I żadne organizacje nie są drugą fundacją. Pomimo, że Secure Contain Protect jest anagramem Erotic Teen Cactus Porn, dr Bright ma szczególny zakaz nagrywania lub organizowania nagrań takich materiałów. To, że SCP-682 jest w stanie zregenerować wszystkie utracone tkanki, nie czyni z niego nieskończonej maszynki do hamburgerów. Szczególnie, że smakują okropnie. Dr Bright nie ma prawa umieszczać pocisków z SCP-127 pod swoją poduszką, by zębowa wróżka dawała mu pieniądze. Dr Bright nie ma prawa używać SCP-252 ARK na Freddy Phillips. Jakimkolwiek członku rodziny Phillipsów, jakiejkolwiek osobie lub organizacji należącej do kościoła baptystycznego Westboro. Dr Bright nie ma prawa próbować napuszczać inicjatywę Horyzontu na powyższą organizację religijną. Dr Bright nie ma prawa prosić o grupę pracowników klasy D złożoną wyłącznie z członków powyższej organizacji religijnej. Fundacja Charytatywna Manna nie organizuje dorocznego teletonu Święta Pracy i dr Bright nie ma prawa oferować usług pracowników fundacji jako wykonawców lub operatorów bankowości telefonicznej na tą okazję. Dr Bright nie ma dostępu do magazynów popularnonaukowych.
istnieje zbyt wielkie ryzyko, że dr Bright zobaczy w sekcji Jak 2.0 pokazują jak stworzyć kalaruchy cyborgi. Dr Bright nie ma prawa iść na krucjatę. Ani na dżihad. Dr Bright nie jest upoważniony do wprowadzania fatwy przeciwko komukolwiek lub czemukolwiek. Dr Bright nie ma prawa po przyjęciu nowego ciała ogłaszać: po 10 tysiącleciach jestem wolny. Teraz nadszedł czas, by podbić ziemię. Od całego personelu fundacji wymaga się teraz, by uczestniczyli w seminarium na temat różnicy między oryginalnym pomysłem a dobrym pomysłem przed wejściem w kontakt lub kontynuowaniem kontaktu z doktorem Brightem, doktorem Cliffem lub doktorem Kondraki. Doktor Bright nie ma 10 ton złota schowanych gdzieś w ośrodku 19. SCP-963 nie może być wydawany jako złoty amulet szczęścia. Dr Bright nie jest czarodziejem, bez względu na to, co może ci powiedzieć. Nie jest też alchemikiem i nie może udzielać porad odnośnie problemów alchemicznych. Ani wiedźmą. Dr Bright nie jest magiczny i nie może uprawiać magii i musi dostarczać wystarczających wyjaśnień wszystkich akcji, jakich się podejmuje. Dr Bright nie jest, ani nigdy nie był, niekwestionowanym, międzykontynentalnym zwycięzcą SCP. Dr Bright nie ma prawa przebiegać przez ośrodek 19, jakikolwiek ośrodek, krzycząc: Kiter zaginął, dopóki taki kryzys nie wystąpi w rzeczywistości. Twierdzenie, że jest to, by zbadać efekty inżynierii społecznej, nie jest kryzysem. Ani używanie tego, by wyczyścić dany obszar. W przeciwnym razie dr Bright otrzyma zakaz wstępu do niego z powodu wymienionych na tej liście. Dr Bright nie może zwracać się do żadnej osoby ani SCP jako Kiter w celu obejścia tych przepisów, dopóki rzeczywiście nie są sklasyfikowani jako Kiter. Dr Bright nie ma prawa brać udziału w żadnych testach lub eksperymentach wykorzystujących organy wzrocze jakichkolwiek martwych lub żywych istot, włączając jego samego. Dr Bright nie może ponownie mówić pracownikom klasy D, nowo zatrudnionym badaczom, komukolwiek, że SCP-920 pokaże im ich dzielnicę. Ciągle poszukujemy 12 pracowników klasy D, którzy zaginęli w Pirenejach. Dr Bright nie może nigdy podejmować prób spożycia SCP-184, by wygrać konkurs w jedzeniu ciast, ani jakiegokolwiek innego konkursu w jedzeniu lub piciu. Po tym, co się stało w zeszłym miesiącu, dr Bright nie ma prawa nigdy więcej ponownie oglądać świetlików. Myślę, że większość ludzi z tym związana, która ciągle jest żywa, ciągle jest na oddziale psychiatrycznym. Dr Bright nie jest rozbójnikiem i nie może dzierżyć jakiegokolwiek ostrego narzędzia, dopóki nie znajduje się pod ochroną przynajmniej dwóch ochroniarzy L3 uzbrojonych w paralizatory. Dr Bright nie ma prawa pokazywać klasie D, nowym pracownikom, SCP-682, komukolwiek pornosów, które ogląda. Poważnie, ostatni facet, który przed przez to piekło, musiał być zakuty w kaftan bezpieczeństwa. Dr Bright nie ma prawa zbliżać się na mniej niż 5 metrów do jakichkolwiek wybuchowych lub detonacyjnych urządzeń. Pamiętajcie, co się stało w strefie. Nawet jeśli dr Iceberg ładnie poprosi. Próba wysadzenia 682 nie jest akceptowalną wymówką. Próby stworzenia cienistych marionetek z SCP-017 są zakazane. Próby zabawienia SCP-053 nie są akceptowalną wymówką. Po incydencie w... Dr Bright nie jest upoważniony do przebywania w odległości mniejszej niż 9 metrów od dzieci, dzieciaczków, młodzieniaszków, chłopczyków, dziewczynek, skarbów, paczki z podwórka lub zakochanych gołąbeczków. Wyjątki mogą nastąpić wyłącznie podczas ekstremalnych sytuacji kryzysowych. Dr Bright nie może już stać w kącie i przebierać palcami. Dr Bright nie ma prawa używać słów słag, słaguj to, słaginatero, słagiwatość lub superswag w celu opisywania siebie lub innych ludzi. YOLO nie jest żadną wymówką. Zwłaszcza, że jego to nie dotyczy.
dlaczego nie, też nią nie jest. Dr. Bright nie ma prawa kiedykolwiek zamawiać personel klasy D, przekonywać nowych pracowników, jakąkolwiek osobę, kogokolwiek do grania w kosi łapci z SCP-049. Dr. Bright nie ma prawa prosić pana Ditza o zrobienie czegokolwiek z tej listy. Dr. Bright nie ma prawa wnosić czekolady do toalety. Dr. Bright nie ma prawa wnosić jedzenia do toalety. Dr. Bright nie ma prawa mówić głosem przypominającym bohatera filmu. Dr. Bright nie ma prawa otwarać scen z jakichkolwiek filmów. Nawet tych dla dzieci? Nawet takich dla dzieci. Dr. Bright nie ma prawa uczyć się układów cheerleaderskich. Ubierać się jak cheerleaderki. Robić czegokolwiek związanego ze sportem cheerleadingu. SCP-957 nie musi być opętany przez doktora Brighta. Dr. Bright nie ma prawa dostępu do SCP-1197 w tylu kolaborowania ze samym sobą. Dr. Bright nie ma prawa dostępu do SCP-1197 w celu prostytuowania się. Od 26 września 2000... Dr. Bright nie ma prawa dostępu do jakichkolwiek hoteli, bez względu na przyczynę. Budżet ośrodka... nie pozwala na dodatkowe opłaty za sprzątanie, zwłaszcza po wyczynach doktora Brighta. Dr. Bright nie ma już prawa mówić, wszystko czego dotknie Bright jest naszym królestwem. Nie ma też prawa mówić, wszystko dotknięte przez świętego Brighta należy do kościoła Brighta. Dr. Bright nie może podejmować prób cyfrowej poprawy żadnego z oryginalnych filmów Star Wars. To jeszcze nie koniec? Słyszymy się za jakiś czas.